Witam Państwa w środę 20 kwietnia ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości. Górnicza strona społeczna podpisała porozumienie zaproponowane przez rząd. Co oznacza to dla kopalni Sośnica? O tym za chwilę w serwisie. Poza tym projekt 500+ po gliwicku. Jak rządowy projekt jest realizowany przez nasz samorząd? Z czym są problemy? Powiemy też o poszukiwaniu włamywaczy i wokalnych talentów. Agnieszka Chlewicka. Zapraszam. Środowe wiadomości zaczynamy od porozumienia, które wczoraj w Katowicach zostało podpisane przez ministra energii, zarządy kompanii węglowej i Polskiej Grupy Górniczej oraz przedstawicieli 13 związków zawodowych. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, każda ze stron poszła na daleko idące kompromisy. Najważniejsze punkty to redukcja zatrudnienia zewnętrznych firm, zawieszenie na 2 lata 14 pensji, możliwość przejścia około 4000 osób na urlop górniczy oraz obniżenie pensji dyrektorów. Na początek lipca zaplanowano także połączenie kilku kopalń, ale gliwicki zakład Sośnica zachowa samodzielność. Nad przebiegiem restrukturyzacji ma czuwać specjalny zespół. Porozumienie umożliwia przejęcie na początku przyszłego miesiąca 11 kompanijnych kopalń wraz z 4 zakładami przez Polską Grupę Górniczą. Więcej na ten temat na tvimperium.pl. Policjanci z 2. Komisariatu Policji w Gliwicach zajmujący się sprawą kradzieży z włamaniem do jednego z mieszkań przy ulicy Chorzowskiej 3 przeprowadzili szereg czynności zmierzających do wykrycia sprawców tego przestępstwa. Niestety do dziś nie udało się trafić na trop podejrzanych. Zdecydowano się więc na publikację zapisu monitoringu. Mimo słabej jakości nagrania istnieje możliwość, że ktoś rozpozna 2 mężczyzn, najprawdopodobniej sprawców włamania. Osoby te widziane były przez lokatorów klatki. Jak ustalono w rozmowach ze świadkami, mężczyźni przez nikogo nie zaproszeni zostali wpuszczeni do bloku z domofonem. Panowie chodzili potem po piętrach i pukali do mieszkań. Włamania polegającego na wyłamaniu drzwi dokonano 4 marca. Skradziono pieniądze i biżuterię. Informacje na temat podejrzeń co do tożsamości poszukiwanych można przesyłać mailowo lub telefonicznie. Równocześnie policjanci apelują o weryfikowanie i sprawdzanie, kogo wpuszcza się do klatki schodowej. Gliwiczanie już w najbliższą sobotę będą mieli okazję poczuć i zobaczyć rytmiczną stronę miasta. Tego dnia w Perełce przy ulicy Studziennej 6 o godzinie 16 młodzież z całej Polski zaprezentuje swoje muzyczne umiejętności przed komisją składającą się z muzyków, jak i jej sympatyków. Przesłuchania eliminacyjne mają charakter otwarty, a poprzedzą je warsztaty o godzinie 14 prowadzone przez 2 wokalistów, Marcina Grzesi oraz Sebastiana Tiela. Wykonawcy najwyżej ocenieni zakwalifikują się do październikowego festiwalu Rytm Pro Arte, których zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. Sobotni koncert eliminacyjny jest okazją nie tylko do zaprezentowania talentów, ale formą rozwoju muzycznego poprzez udział w warsztatach. A w niedzielę warto wybrać się do palmiarni, gdzie będzie można podziwiać na specjalnej wystawie koty. Na co dzień mieszkańcy schroniska dla zwierząt przeistoczą się na potrzeby akcji w prawdziwych modeli i modelki. Swoje uroki zaprezentują na wystawie kotów nierasowych. Kotom będą towarzyszyć pracownicy i wolontariusze schroniska, którzy będą udzielać informacji na temat adopcji zwierząt. Organizatorzy akcji uprzedzają, że w dniu wystawy zwierzęta nie będą od razu przekazywane pod opiekę nowym właścicielom. W tym celu trzeba będzie się pojawić w schronisku w następnych dniach. Podczas niedzielnej wystawy zostanie zaprezentowanych kilkanaście kotów, ale do pokochania, adopcji jest w sumie 40 kotów.
Projekt Rodzina 500+ od 18 kwietnia wszedł w życie pod każdym względem. System wydawania świadczeń przebiegł sprawnie pod kątem organizacji, a gorący okres składania wniosków o program Rodzina 500+ w Gliwickim Ośrodku Pomocy Społecznej minął. Obecnie w ramach programu w Gliwicach o dofinansowanie stara się około 11 tysięcy rodzin, a cała inicjatywa polega na zachęceniu do zakładania rodzin oraz pomocy rodzinom, których dochód nie starcza na utrzymanie i edukację najmłodszych. Są tak jakby dwie grupy osób. Jedno to są tak zwani dochodowi przy kryterium 800 zł na członka rodziny i 1200, jeżeli w rodzinie istnieje dziecko niepełnosprawne. I drugie kryterium jest to kryterium bezdochodowe, to jest na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Planujemy na ten rok około 70 milionów na sprawnie. Dosyć to przeszło, zarówno w pierwsze dni przyjęcia wniosków nie było kolejek. Kolejki były tam do 15 minut. Czasami zdarza nam się do pół godziny w chwili obecnej, to znaczy jak przyjdzie akurat w danym momencie duża liczba osób. Sprawnie wydajemy na bieżąco decyzje administracyjne. Wiadomo, że staramy się je wydawać stale na bieżąco. Przepływ jest, wydawanych jest jakaś grupa decyzji codziennie, więc myślę, że zrealizujemy zadanie w sposób sprawny. Jak ocenia Pani projekt i przebieg programu Rodzina 500+? Myślę, że w porządku. Myślałam, że będzie większe zainteresowanie, ale ludzie jednak chyba wykorzystują internet, także miejmy nadzieję, że nie będzie źle wykorzystane pieniądz. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Kolejna dawka aktualności z Gliwic jutro o tej samej porze. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Jesteśmy też w internecie na tvimperium.pl i w mediach społecznościowych. Dziękuję za dziś i do zobaczenia jutro.